dzisiejszym magazynie kulturalnym zaprezentujemy Państwu fragment koncertu rockowego, który odbył się w klubie bilardowym przy ulicy Mariańskiej. Zaprosimy Państwa do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie odbył się Festiwal Twórczości Młodzieży Niepełnosprawnej. Oraz przedstawimy ofertę Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Orlej 45. W sobotę 2 listopada w klubie bilardowym przy ulicy Mariańskiej odbył się koncert czołowych pabieńskich zespołów rockowych, m.in. Improbus, Vanador, DDSO, The Junkheads, Ebekels i innych. Pomysłodawcami imprezy byli członkowie grupy Vanador, którzy pamiętając o swoim poszkodowanym wypadku samochodowym koledze, w całości dochód z koncertu przeznaczyli na jego leczenie i rehabilitację. Nie można pominąć milczeniem faktu, iż właściciele klubu z ulicy Mariańskiej, państwo Aneta i Maciej Łakomscy, bezinteresownie udostępnili swój lokal muzykom. Organizatorzy koncertu dziękują zarówno im, jak i tym wszystkim miłośnikom rocka, którzy swoją obecnością wspomogli finansowo ten szczytny cel. Dzień dobry, jesteśmy w Vanador. Dzisiejszy koncert poświęcony jest. Tak. Dla Szymka, który to jest nasz bardzo dobry przyjaciel, który uległ wypadkowi, bardzo nieszczęśliwemu. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że nie spotykamy się 1 listopada. Z nim? Ale spotykamy się tutaj wszyscy razem i myślę, że on będzie nas też oglądał. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze. I pieniądze te, które tutaj zbieramy dzisiaj, będą przekazane na jego rodzicom. Na jego rehabilitację po prostu, bo to jest dowód na to, co może uczynić muzyka rockowa. Tak jest. Jednak między podziałami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Dziękujemy wszystkim kapelom. Dziękujemy w ogóle wszystkim zespołom, dziękujemy wszystkim ludziom, którzy przyszli. I tam jest Krystian, który się produkuje. Bardzo chcę coś powiedzieć, więc zapraszamy, Krystian, chodź coś powiesz do nas. Pomagał nam właśnie przed chwilą, szedł prosto ze sceny, chłopak. Bardzo mi było przyjemnie, że mogliśmy zagrać na tym koncercie i w ogóle super, dziękuję bardzo chłopakom z Vanadora, że mogliśmy zagrać i w ogóle bardzo szczęśliwie. To my jesteśmy tobie bardzo wdzięczni, że wy żeście zagrali. Dziękuję.
czwartek, 7 listopada, w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się Festiwal Twórczości Młodzieży Niepełnosprawnej. O dokładniejsze informacje dotyczące imprezy poprosiliśmy jej organizatora, pana Jarka Wasiaka. Dzień dobry. Znajdujemy się obecnie w Teatrze Wielkim w Łodzi na wystawie zorganizowanej przez Szkołę Pracowników Służb Społecznych i współpracy z Fundacją Reumatologiczną Scena Integracji. Jest to impreza zorganizowana, jest to w ogóle nasza praca dyplomowa poświęcona osobom niepełnosprawnym, pokazaniu ich twórczości. I tutaj mamy jakby pierwszą część, o godzinie 11 została otworzona właśnie wystawa. I tutaj jest ta część właśnie plastyczna prac. Tutaj niedaleko, obok, jest sala koncertowa, gdzie w godzinach wieczornych odbędzie się koncert. Koncert będzie składał się z dwóch części. Jedną w pierwszej części będą występowały osoby sprawne i niepełnosprawne, jakby stając razem do zawodów, pokazując w ten sposób, że osoby niepełnosprawne nie robią, nie tworzą wcale gorzej od osób pełnosprawnych. I to jest pierwsza część, będzie poświęcona amatorom i półprofesjonalistom, druga część będzie poświęcona, to znaczy wystąpią gwiazdy, które przyjechały z Wrocławia i z Warszawy. Jest to Leszek Kopeć i Stanisław Sojka. Także prace mamy tutaj zgromadzone, nabywaliśmy z różnych ośrodków, które zajmują się twórczością osób niepełnosprawnych, jak również są tutaj prace z Biblioteki Wojewódzkiej imienia Józefa Piłsudskiego, a ta biblioteka z kolei gromadziła swoje prace od indywidualnych twórców, jakby nie zrzeszonych w żadnych organizacjach. Jednym z punktów programu była zorganizowana w foyer teatru, połączona z aukcją, wystawa prac osób niepełnosprawnych. Między innymi pabianiczanina Krzysztofa Stusio, wychowanka Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tu są właśnie moje dzieła i moją ulubioną właśnie techniką jest malowanie farbami olejnymi. Tak inne rysunki właśnie innymi farbami też maluję, ale z tych technik, jak mi się najbardziej technik podobają. To jest właśnie jedna z naszych form pracy w warsztatach terapii zajęciowej. Także robimy inne rzeczy. To jest taki podział po prostu na grupy. Na przykład w jednym tygodniu jesteśmy w grupie, na przykład, co się zajmuje innymi rzeczami, w drugi też na przykład. Czasami jestem w grupie, co maluję, a drugiego dnia na przykład mamy maszyny szwalnicze także i robimy na przykład swetry, czy jakieś inne rzeczy. Po prostu malowanie to jest moja jakby początek, ja go bardzo niedawno w ogóle. Sam w ogóle nie wiedziałem, że potrafię malować, po prostu powiedział różne osoby, że potrafię, wejdzie mi to, po prostu, że tak mi się wydaje, ale i tak potrafię, zacząłem po prostu malować. Po prostu próby to są moje pierwsze w ogóle w malowaniu. Zacząłem malować i po prostu samemu w ogóle, bo zaczynałem malować, nie miałem żadnej, po prostu co wyjdzie, próbowałem po prostu co mi wyjdzie. Jakby tak z głowy, nie miałem żadnego planu, tylko po prostu zaczynałem. I jakby nie wiedziałem dokładnie, co mi jeszcze z tego wyjdzie. Popatrzmy przez chwilę na prezentowane na wystawie prace. Zaskakują one bowiem bogactwem formy i wyrazu. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki, a przecież wykonały je nie zawsze sprawne ręce. A teraz zapraszamy Państwa do Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Orlej 45,
gdzie pan Krzysztof Straburzyński przedstawi propozycje dla wszystkich tych osób, które lubią śpiewać. Wychodząc naprzeciw działalności Spółdzielczego Domu Kultury w Pawianicach przy ulicy Orlej 45, prowadzę zajęcia wokalne dla młodzieży szkolnej i nie tylko. W warsztatach wokalnych przewidujemy naukę prawidłowego operowania głosem, zapoznawanie ze śpiewaniem przez mikrofon, opracowywanie utworu muzycznego i śpiewanie go z podkładem muzycznym, a także istnieje możliwość dokonania nagrania wideo bądź audio. I zapraszamy wszystkich chętnych w każdy czwartek do siedziby Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Orlej 45 o godzinie 16. I na miejscu już gwarantujemy wszelkie informacje szczegółowe, które ewentualnie mogłyby zachęcić uczestników do czynnego brania udziału w tych warsztatach. No i dziękuję.